W ramach festiwalu Wespół w Zespół dla Solca witamy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Z miejsca przepraszamy za może dość niezwykłe efekty dźwiękowe, ale w naszym ogrodzie trwa remont ścieżek, zmieniamy się dla Was, żeby być piękniejszy. Niestety co jakiś czas może coś warczeć. Piękniejsi i bardziej funkcjonalni ze względu na ścieżki. Znajdujemy się w dość niezwykłym miejscu, niezwykłym w dwójnasób. Po pierwsze, było to miejsce, w którym do niedawna rósł jeden z tak dobrych duchów ogrodu botanicznego, 200-letni buk. Niestety kilka tygodni temu straciliśmy to drzewo, ale postanowiliśmy jednak, żeby nie zakończył życia jako po prostu kolejna deska albo element wyposażenia ogrodu, ale chcemy go zachować. W tej chwili trwają prace projektowe, żeby wykorzystać to drzewo, które jeszcze przez wiele, wiele lat będzie dawało życie tysiącom drobnych organizmów, grzybów, owadom, żeby pokazać, jak wygląda rola drzewa w ekosystemach. Drzewa rozumianego jako drzewo, które rośnie, ale także drewna, które później po takich drzewach zostaje. A czy jakieś inne drzewo zastąpi naszego padłego buka na jego miejscu? Tak, ten buk jest dość niezwykły, ponieważ no, z jednej strony był naprawdę pięknym, monumentalnym drzewem, z drugiej wszakże strony był poświęcony bardzo niezwykłej osobie, która pracowała wiele lat temu w Ogrodzie Botanicznym, profesorowi Andrzejowi Batce, któremu poświęcony jest kamień. W związku z tym bardzo nie chcielibyśmy, żeby ta historia buka Andrzeja Batki skończyła się po prostu jako no, docelowo trochę próchniejącego drewna. Mamy już nowe drzewo, które zostało zaszczepione z pędów tego właśnie olbrzyma i które wkrótce będzie w Ogrodzie Botanicznym przy swoim poprzedniku posadzony. Czyli można powiedzieć, że to nowe drzewo to jest klon tak jakby. Tak naprawdę tego... to jest dokładnie to samo drzewo, tak? To jest kość z kości, krwi, krew z krwi naszego buka. Jest to jego odmłodzony, mniejszy egzemplarz. No, mamy nadzieję, że z czasem osiągnie również takie rozmiary, ale na to niestety musimy poczekać kolejne 200 lat. A gdzie się znajdujemy teraz? W jakiej części ogrodu? Ten dział ogrodu, w którym jesteśmy, to rozarium, czyli inaczej różanka. Miejsce, w którym zgromadziliśmy kolekcję róż. Ogród botaniczny jest takim dość specyficznym miejscem, ponieważ znajdziemy w nim zarówno odmiany czy gatunki roślin, które uprawiamy do celów wyłącznie ozdobnych. Jeżeli popatrzymy na róże, to w sposób oczywisty zauważymy, że mamy tutaj wszystko to, co cieszy oczy, a co nie ma jakiegoś bardzo praktycznego aspektu. Rzeczywiście nosy, żeby powąchać, niektóre fantastycznie pachną. Szkoda, że nasi słuchacze i widzowie nie mogą tego poczuć. Natomiast różanka jest taką bardzo specyficzną częścią ogrodu, gdzie znajdziemy w zasadzie wyłącznie odmiany stworzone przez człowieka. Te odmiany uzyskuje się w bardzo różny sposób, albo poprzez krzyżowanie, albo po prostu poprzez gromadzenie różnego rodzaju mutacji, które no, w naturze czasami by nie przetrwały, ale za to z przyjemnością cieszą oczy człowieka. Cieszą oczy na przykład niezwykłymi barwami, cieszą oczy na przykład ogromnymi kwiatami, zapachem, liczbą płatków. To wszystko ogrodnicy skrzętnie zbierają i chronią poprzez na przykład sadzonkowanie bądź szczepienie, bo w przypadku większości nie jesteśmy w stanie ich w żaden inny sposób rozmnażać. Mhm. A czy układ odmian na różance zmienia się co roku, czy nie, jest to stały w większości, układ? W większości gromadzimy tutaj stare odmiany odmian. Gdybyśmy przeszli i popatrzyli na etykietki, to okazałoby się, że duża część z nich została stworzona w XIX wieku. Naszą
taką myślą przewodnią jest zgromadzenie tu jak największej liczby polskich starych odmian róż. Było kilku znanych hodowców, którzy tworzyli i zresztą ciągle tworzą odmiany róż ozdobnych, no i sporą część tych róż mamy tutaj. Możemy chwilę zatrzymać się przy pomniku Michała Schuberta, który był człowiekiem odpowiedzialnym tak naprawdę za powstanie ogrodu w Alejach Ujazdowskich. Bardzo wiele osób nie wie, że ogród botaniczny, który leży, położony jest w Alejach Ujazdowskich 4, to nie jest pierwszy ogród botaniczny w Warszawie. Wcześniejszy ogród botaniczny był położony na tyłach Villa Regia, czyli obecnego pałacu rektorskiego Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim przedmieściu. Natomiast dość szybko po jego założeniu okazało się, że to miejsce nie sprzyja uprawie roślin, między innymi ze względu na wylewy Wisły. I Michałowi Schubertowi, bardzo prężnie działającemu, dobrze wykształconemu we Francji botanikowi, udało przekonać się władze uniwersytetu oraz również władze carskie. Pamiętajmy, że to był okres rozbiorów, żeby przenieść ogród botaniczny i posadowić go w części łazienek królewskich. Właśnie w tej części, w której w tej chwili już się znajdujemy. A czy ogród zawsze był w takim samym kształcie, w jakim jest teraz? Tak, to rzeczywiście ciekawa również historia, ponieważ Schubert, zakładając ogród botaniczny, dostał to. Schubert może nie tyle, co uniwersytet, od władz carskich dużą połać łazienek, która liczyła ponad 22 hektary. Obecnie ogród liczy zaledwie nieco więcej niż 5 hektarów, a powód jest oczywiście polityczny. Po powstaniu styczniowym uniwersytet dotknęły represje carskie, i z 22 hektarów pozostało zaledwie 5 z niewielkim naddatkiem. Ale i te 5 hektarów wystarcza, żebyśmy mieli tutaj naprawdę piękną, ogromną kolekcję roślin z całego świata. Teraz dochodzimy już do części kolekcji, która ma dużo bardziej ekologiczny i botaniczny charakter. Bo patrząc na róże, to widzimy coś, co jest tak naprawdę osiągnięciem człowieka. Natomiast patrząc na rośliny, które znajdują się między innymi w kolekcji roślin wilgociolubnych czy kolekcji roślin bagiennych, mamy do czynienia z roślinami kształtowanymi przez ewolucję, doskonale przystosowanymi do warunków, w których przyszło im żyć. I tutaj w tej chwili mamy spory wybór takich gatunków, które możemy spotkać w naturze. Również na polskich łąkach czy w polskich lasach. No w tej chwili chyba najpiękniej prezentują się dwie rośliny. Jedna nieco podobna różnych gatunków roślin baltaszkowatych, czyli takich o parasolowatych kwiatostanach, ale to gatunek, który nie ma z tą rodziną nic wspólnego, to jest kozłek leczniczy, kozłek lekarski. Zapewne nasi widzowie nie do końca wiedzą, co to znaczy kozłek, ale jak powiem, że jest to waleriana po łacinie, to zwykle od razu większość kojarzy to poprawnie z lekami uspokajającymi nasennymi. Tak, to jest właśnie ta roślina, która w naturze występuje na wilgotnych łąkach w Polsce do spotkania, nawet w okolicy Warszawy. Druga roślina, która jest niezwykle ciekawa, to ten żółto kwitnący kosaciec. To jest jeden z naszych rodzimych gatunków irysów. Znowu w wilgotnych olsach, czyli takich olszynowych, olsowych lasach, bądź też wzdłuż jakichś ścieków wodnych, nawet gdzieś w takim bardziej otwartym krajobrazie. W tym momencie możemy kosaćca żółtego zobaczyć w dużej ilości i wygląda on rzeczywiście niezwykle, niezwykle spektakularnie. Bardzo ciekawa roślina, która kończy kwitnienie i może uda się Państwu ją zobaczyć, rośnie w jednym z basenów, jest niepozorna, podobna troszeczkę do kiełkującej kapusty,
znajdziemy ją tutaj, to jest warzucha polska. Polska jest krajem, który nie sprzyja powstawaniu gatunków endemicznych, czyli takich gatunków, które znajdziemy wyłącznie na terenie naszego kraju. Jest ich bardzo niewiele i właściwie jednym z tych nielicznych endemitów jest właśnie warzucha. Gatunek, który jest ciekawy z wielu różnych powodów. Po pierwsze, do spotkania wyłącznie w Polsce, a po drugie, gatunek, który nie zginął tylko i wyłącznie między innymi dzięki ofiarnej pracy botaników polskich oraz ogrodów botanicznych, gdzie chroni się go poza naturalnym miejscem występowania. W naturze występuje już tylko i wyłącznie na takich zastępczych stanowiskach, ponieważ jego naturalne stanowiska niestety z powodów między innymi suszy następującej zaczęły zanikać. A co to znaczy zastępcze środowiska, stanowiska? Tam, to są takie miejsca, w które gatunek ten został wprowadzony wtórnie. Nie są to jego naturalne miejsca występowania, ale stanowiska, które odpowiadają czy to siedliskiem, czy wilgotnością i w których całkiem nieźle sobie radzi, także utrzymuje się już od wielu lat. Kolejna niezwykle ciekawa roślina, którą możemy zobaczyć tutaj, to tytan sionolistny. To także gatunek z naszej rodzimej flory, czyli nasz rodzimy przykład rośliny chronionej, ginącej i zagrożonej, niezwykle pięknej, bardzo często sadzonej w ogrodach i między innymi dlatego zagrożonej, ponieważ ludzie po prostu wykopywali tę roślinę. Poza tym, że ma niezwykle atrakcyjne kwiaty, jak widać, przyciągają te kwiaty tłumy owadzich gości, pszczół, trzmielej, motyli również. Gatunek ten ma parę innych ciekawych właściwości. W swoich pędach i liściach wytwarza bardzo duże ilości olejków eterycznych. Zapewne większość z Państwa słyszała o słynnym gorejącym krzewie Mojżesza. Podejrzewa się, ponieważ dyptam występuje również na Bliskim Wschodzie, że to właśnie ta roślina na skutek samoistnego zapłonu, samozapłonu tych olejków eterycznych produkowanych w niezwykle dużych ilościach mogła być właśnie tym gorejącym krzewem. Ale trzeba uważać, bo jest to roślina, która może nas bardzo silnie poparzyć. Zawartość olejków eterycznych nie jest obojętna dla naszej skóry. Zbytnie zbliżanie się, szczególnie w gorące dni, nie jest wskazane. Sam w niektórych wyprawach na Bliski Wschód doświadczyłem tego dość boleśnie, więc mówię to z doświadczenia. Czyli trzymamy dystans. Oglądamy, podziwiamy, ale nie zbliżamy się za nadto. Dobrze. A jak w jakiej teraz jesteśmy części ogrodu? Więc teraz, pozostawiliśmy. Tak jak zaczęliśmy opowiadać, jesteśmy w tej części, która prezentuje rośliny o ile nam się to udaje osiągnąć, w ich bardziej naturalnym środowisku. Róże są takie wyekstrahowane z przyrody, właściwie stworzone ręką człowieka. Natomiast to, co pokazujemy tutaj na dziale roślin wodnych, na dziale roślin wydmowych, roślin soliskowych, za chwilę zobaczymy alpinarium, to rośliny, które są dzikimi składnikami flory Polski bądź Europy i którym staramy się stworzyć warunki takie, żeby wyeksponować to, w jaki sposób wyglądają w naturze. Zanim dojdziemy do alpinarium, czyli do roślin górskich, warto zatrzymać się nad tym ciekawym krzewie. To jest kłokoczka. Kłokoczka południowa, ta nazwa południowa wskazuje, w której części kraju ona występuje. Roślina przypomina troszeczkę liśćmi jesiona, natomiast nie do pomylenia są jej już w tej chwili widoczne owoce. Wcześniej, jeszcze miesiąc temu, wisiały tutaj takie piękne grona zielonkawo-białych kwiatów pachnących delikatnie ogórkami. To taki wyjątkowo sympatyczny, wiosenny zapach, który ja bardzo lubię. Natomiast w tej chwili już mamy wyraźnie widoczne owoce. W środku nich będą za chwilę kłokotały, klekotały nasiona.
dość duże, takie grochokształtne, które dały nazwę po pierwsze samej kłokoczce, ale które też były wykorzystywane na południu Polski do robienia różnego rodzaju koralików, między innymi na przykład różańców. A dlaczego one mają taki kształt? Są bardzo lekkie, wypełnione powietrzem. Dzięki temu ułatwione jest ich rozsiewanie. Takie nasienie jest chronione. Po drugie, rozrywając się i poruszając się wiatrem, roślina może odrzucać w pewnym sensie. No nie jest to takie wystrzeliwanie nasion, ale ułatwia to po prostu rozsiewanie niedojrzałych nasion. Rozumiem, że przy silnym wietrze może się potoczyć. Tak. Szczególnie w górskim terenie. Kto jest za tobą? Tutaj jesteśmy w wąwozie. Jesteśmy w alpinarium europejskim, gdzie staramy się zgromadzić jak największą kolekcję roślin pochodzących z polskich, ale nie tylko polskich rejonów wyżynnych i górskich. To, co chciałbym pokazać, to właśnie ten krajobraz. Tak? My oczywiście często góry kojarzymy tylko i wyłącznie z wysokimi turniami i roślinami, które są bardzo niewielkie, poduszkokształtne, ale góry to także górskie potoki. Miejsca, w których tworzą się takie piękne zioło-roślowe łąki i fragment takiego właśnie cieku z różnymi roślinami zioło-roślowymi tutaj możemy oglądać. On jest bardzo różnorodny, ale też jednocześnie niezwykle atrakcyjny dla zwierząt, a to też jest ważna funkcja, o której w ogrodzie chcemy opowiadać, bo rośliny bez zwierząt w zasadzie nie mogą istnieć. I wszędzie tam, gdzie się w zasadzie obejrzymy, to dostrzeżemy, że to stwierdzenie jest rzeczywistą prawdą. Nie ma roślin bez zwierząt, które zapylają ich kwiaty, ale również roznoszą ich nasiona. Więc to, w jaki sposób wyglądają rośliny, jest w dużej mierze również kwestią ich współżycia, czasami pozytywnego, ale czasami również negatywnego ze zwierzętami. A nie ma również zwierząt bez roślin, więc jest to... Wzajemny łańcuch powiązań, który tworzy piękną planetę, którą powinniśmy chronić. I żeby o tym opowiadać, zapraszamy Państwa do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.